Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kiepcy zarazy Nurgla wracają do boju, wracają do gry. Pora siać zarazem, moi drodzy. Kurde, sikać mi się chce. No nic, nagram ten odcinek i pójdę potem. Siewcy zarazy do boju! Wydałaby mi się ta jednostka do przerzucania szpiegów na moją stronę. To jest mój następny cel do zrobienia. Moi ludzie wiedzą, co to poświęcenie. Czy wszyscy tutaj grają na Nilfgaard? Ludzie. Czy wszyscy tutaj gracie na Nilfgaard? Nilfgaard versus Niva. To jest któryś mecz pod rząd, który tak walczę. Nilfgaard jest w pizdu popularny. A zagrałbym, kurczę, na północ jakąś, albo na coś. Wszyscy grają Nilfgaardem. Kurde. Który to w mecz pod rząd, który gram Nilfgaard versus Nilfgaard? Wszyscy grają na Nilfgaard. Non-stop trafiam na kolesia grającego Nilfgaardem. Owszem, takie mecze są ciekawe, ale ile można? Ja uważam osobiście, że Nilfgaard versus Nilfgaard to jedno z bardziej fascynujących starć, jakie może istnieć. Okej, to sobie zapalę. Gra sensowną kartę, gra karty wracające. Co ja powinienem zrobić? Ja powinienem kolesia wyczekać. Jakieś ostatnie słowa. To Nurglet Locker. Daj się oszczędzić mi czasu. To jest ten moment, w którym mam card advantage i nie chcę, żeby mu to wróciło na rękę. Pas. To jest jedyna racjonalna decyzja w tym momencie. Bo chcę zachować. Nie jestem w humorze na krótką chwilę. Lekką przewagę kart. Lekką, bo lekką. Niewielką, bo niewielką. Ale przewaga kart zawsze jest przewagą kart, moi drodzy. Okej, teraz grać sensownie. Zalokować sobie coś na następną rundę. Locker. Co mam niewywrócone? Jeden ten. Jeden ten, jeden Nurglet, jeden ten. To powinniśmy mieć zróżnicowaną to. Buffowałeś to sobie, brawo, cieszę się z tego powodu. Ponieważ teraz poleci Nur... Albo nie, mogę tego. Mogę to tym załatwić. A nie Nurglem. Ale poczekaj, ja wywrócić więcej kart. Chcę wygrać Nurgla. Masz? Biega. Ja mogę sobie wrócić swojego, wbiega jemu. Szkoda, że nie mam czasu. Będzie miało sens. Co on w poprzedniej turze wrócił? Mogę, czy wywrócił coś, co mogę wstrzesić? Czy ten ma nieco krwi. Pusty cmentarz, będzie na cmentarz, ma tylko Ciri, dobra. Kupota z mojej strony. Chociaż nie głupotę, jeżeli to zdejmę. Jeżeli tutaj Nurgla wrócę i to zrotuję. Dobra. Już wiem, że nie popełniłem głupoty, ponieważ teraz robimy. Tak. To wrzucamy po to, tutaj tylko po to, żeby zrotować to i wskrzesić sobie to. I jedną kartę już zostaje to wygrać. Patrz i łódź. Staram się być sprawiedliwy. Puf. Wychodzi ci zasrana dwójka. Dziewięć na dziewięć kart, to by przeszła dwójka jedynie. Uff.
Lockera muszę wywrócić. Bo Locker jest mi na kija potrzebny. To jest ostatnia runda. Więc będę musiał sobie rotować. Jeżeli będę rotował, muszę sobie rotować to pod tą kartę, bo mam już zbyt dużo. Popatrzcie, bo mam na cmentarzu to. Mam sporo kart na ręce, więc jest duża szansa, że wyjdzie dwóch lockerów, jeżeli to bym zrotował tym. Dobra. Kapuję. To teraz, co wrócić jako pierwsze? Dobra, no to jako pierwszy wróćmy to, żeby to po prostu wywrócić, żeby to było wywrócone i zobaczmy, co mi podejdzie. Na pewno nie locker. Albo locker, dobra. Locker. Niech tak nie chciałem mieć lockera, muszę lockera wrócić, bo nie mam czego zbuffować. A powiedzmy to. Niech to będzie. Warum? Fakt wywrócenia tego w pierwszej kolejności jest decyzją niezbyt mądrą. Dobra, jeden locker pofy, więc jak będę to wrzucał, to zawsze będzie to locker i coś. Tylko jeden locker pofy. To będzie albo locker i Nurgled, albo locker jeszcze... I jeden ten, dobra, więc opłaca mi się to. Tego nie było w podręcznikach. Jak szło to zaklęcie? Płaca mi się to, bo czyszczę sobie w ten sposób deck. Nastelatku. I teraz mogę z całą pewnością powiedzieć, że dojdzie mi Locker i Brygada Impera, bo to są jedyne karty, jakie mogą mi dojść po zrotowaniu tego. Dzięki czemu mogę sobie wrócić Czyżby czyste niebo nie było takie bezużyteczne? On nie ma dużo pogód, więc... Czyżby czyste niebo nie było useless? Na ostatniej turze... Pierwsze zrotowanie będzie pod to, żeby sobie dowrócić Imperę. Drugie zrotowanie będzie pod to, żeby sobie wzmocnić którąś z kart. Już wiem, jak, co i jak będę rotował. Sugerowałbym upuścić nieco krwi. Co ty mi kradniesz? Nastelatku. Co będziesz buffował? Pora sobie wrócić pierwszą brygadę Impera. Albo nie, lepiej mu nie pokazywać, że mam dwa te, bo mogę pomyśleć, że zużyłem tego, więc nie będę miał czym mu odbić Ciri. A ja będę miał czym odbić mu Cirilla na drugą stronę, jeżeli ma Ciri w talii, więc najpierw zużyjmy generała. Północ się ukorzy. Takie jest jej przeznaczenie. Wrzucamy to. Jak szło to zaklęcie? Dochodzi mi brygada Impera i Locker. Dokładnie. Widzicie, jak ja wszystko wiem? Po prostu praktyka czyni mistrza. Im dłużej gram Nilfgaardem, tym lepiej go rozumiem. Bo zacząłem wreszcie patrzeć na to, co mam w deku. Chyba przegrałem. Ragnarok. Co robi Ragnarok? Ragnarok bije najsilniejszą jednostkę od Fy. Rotujemy to i więc opłaca mi się teraz wzmacniać pojedyncze karty. Znaczy jest te słabsze karty. Znaczy chuj z tym. Leciw. Zrobię co muszę. Pomimo Ragnaroku, moim obowiązkiem jest nie dać się sprowokować i grać swoje. Oczywiście, jak mi.
grać swoje spokojnie. Te karty dowódzi na końcu. Teraz w następnej kolejności dowódzi Nurgleta, bo jest bezpieczny od Ragnaroku. Nordlingowie nigdy nie przestaną nas nienawidzić. Coś mi się zdaje, że on to wygra. Oj. Nurgleta mi się teraz tutaj nie opłaca wrócać, bo on dowódził tutaj to. To mi się opłaca. Kotki 2, faroburę obydwa. Tak tutaj bije o 3, więc... A nie chcę, żeby ta karta mi spadła za szybko, więc... Mocnijmy sobie to. Moi ludzie wiedzą, co to poświęcenie. O, teraz Nurglet mi się opłaca. Na przykład. Na tyl... Teraz Nurglet mi się opłaca na tylną linię wroga. Gdzie mu po prostu stłukę pewną dziewiątkę z planu. Jestem spokojny, bo ja mam jeszcze Hammerfolda i ten. Więc jestem spokojny, we moi drodzy. Jeżeli wydawi się jakiś cud, to ja to ugram. Ale oczywiście, jak mistrz sobie życzy. Musi się wydawać cud. Bo na razie to on mnie bije co 6, co turę. Mamy dużo szpiegów, więc ty wejdziesz wzmocniony w pizdu. I ty też będziesz wzmocniony w pizdu, bo ja tu mam mnóstwo szpiegów. Dopiero wtedy... Hammerfold. Traci w 9 punktów. I ja wrzucam. Dyscypliny, tego wam wszystkim trzeba. To rośnie za 12 i na ostatnim ruchu uruchamiam wcześniej ziemi Hammerfolda. I zobaczymy, czy mi to da dostatecznie dużą przewagę. Jak to go uderzy za maksymalną wartość, za 16, czy on to zrobi jedną kartą przy Ragnaroku tłukącym moje jednostki za 5. Puf! 58-42 wygrał. Ragnarok tłuknie moje jednostki za 6. Możemy mu podziękować. Dzięki, przyjacielu. Jednakże Ragnarok jest przemocarny. Swoją drogą, ja też wydałem się ze swojej strony głupio sprowokować do tego. Dobra. Kurde, Nilfgaard znam, rozumiem, kminie, ale mi się nudzi. Zagrajmy w pierdolami, raz zobaczmy, co ugramy. Jak wygramy, to zagramy kolejny raz w pierdolami. Jeżeli ugramy w pierdole pierwszy raz, to zagramy w pierdolami drugi raz. Jeżeli nie ugramy, wracamy do... Ha! Oczywiście, przyjacielu. Brokilon nie jest dla ludzi. O, ktoś gra na odwódki. Ktoś gra na odwódki. Ktoś pewnie będzie odwrócał sobie i wracał pewne fajne rzeczy. A ja co mam? Ja mam tutaj Marigold, ja mam Olgierda van Evereka, ja mam Dragonów. Brichet. Fajne rzeczy do wywrócenia w pierwszej turze. Mam elfiego najemnika, który dowódca pogodę. Dobra. Może Brzask mi nie będzie potrzebny. Lewny dev już lepiej. To już lepiej, epidemia już lepiej. Zakończ wymianę. Kto zaczyna? Ja czy ty? Ty czy ja? Moja tura. Jak myślicie, Olgierd... Niczym mnie nie zaskoczy. Olgierd wbija. Olgierd i Brichet. A, to już wiem, na co będzie wgrał, kumplu. No to wywrócamy od razu to. Dobry jesteś.
Nie mam części, jak czyścić cmentarzy, nie mam czego wskrzeszać. Dobra, wrzucaj Brana. Już wiem, jaką taktykę będziesz grał. Oczywiście, przyjacielu. O, oczywiście odwrócił te dwie kobity. To ja sobie myślę, że... A trzymaj kumplu elfiego najemnika. Wytrwałości. Zobaczymy, jaki specjal mi dojdzie. O, fajny specjal nawet. 2-2. Fajny specjal nawet mi dostał. Widzę, że wzmacnia. Wiem, na czym opierał swoją taktykę. Ja sobie dogram w Rehead. Po sobie będą wzmacniać cały czas te karty, będą futrować, bo mam jedną kartę jednostki na łapie. Sława! Budujmy w tej turze przewagę punktów i dajmy mu odczuć wrażenie, że mnie wypruwa z kart. Ten pomysł ma sens, moi drodzy. Czyli walnijmy mu Marigold za 5 punktów tego, odlatując mu o 12 do przodu. Może to go skłoni do spasowania. Nie będzie tu drugiego sobie. Puf. 2 punkciki. I w następnej turze wchodzi epidemia i mu dwójki spadają na cmentarz. I mu dwójki idą się jebać, a ja mam fajną przewagę. Dobry jesteś. Widzę, że będziesz walczył o tę rundę. Dobrze, pospruwajmy cię kumplu z kart. Widzę dużo dwójek. Jakbym ci to ściął, to by wyszła jedynka. Więc najpierw to, a potem skeligijski sztorm na pierwszą linię. Chociaż może to i deszcz? Dobra. Uff. Ja im dłużej gram, tym bardziej mocniejszą mam kartę na łapie i tym bardziej on jest z kart wypruty, więc... Mnie się to opłaca. Nie wiem jak jemu. Wiem, że ma jakieś skrzeszenia na łapie, bo musi mieć. Gra. Niech bogini chroni cię od złego. Co wskrzeszał? Drajga Bondu? Będzie nie będzie na cmentarzu, co mógłbyś wzmocnić. Wskrzesz mi to i wróć mi specjala. Okej. Okay. I zaraz się pogadamy, jakie specjale ma ten kumpel. Wzmocnienie, buffa, loka. Czyste niebo. Przecież on mi dodał punkty aktualnie, wrzucając to. Coś mi tu nie gra, coś tu chujowe. Nie czaję tego, co on zrobił teraz. Tego wskrzeszenia tego elfiego najemnika. Bo wysrał się z tego nieba. Zagraj jedno, a wtasował sobie czyste niebo do talii, dobra. Czyli niekoniecznie ma czyste niebo na ręce. Dwie siódemki, skeligijski sztorm, który leci w następnej turze tutaj. 6 do 5 kart. Przewaga dla mnie. Niewielka, bo niewielka, ale zawsze jakaś. A to mi się cały czas futruje na łapie. Hawekarski przemyt. Do 100 tysięcy furbeczek smoły. Tak jak się spodziewałem, będzie wzmacniał...
sobie kobity. Musi mieć jeszcze jedno wskrzeszenie na ręce. To jest pewne niczym to, że jutro rano wstanie słońce. Dobra. To gdzie mi się opłaca wstawić skeligijski sztorm? Tu czy tu? Tutaj mogę wstawić najsłabsze jednostki na początku turu 4, czyli będzie mu 4 tłuk teł jednostki. A poza tym, a nie, nie chcę, żeby on mi w tej turze wystartował ze wskrzeszeniem. Kieligiński sztorm jest za mocny. Deszczyk tutaj. Najpierw mu zdejmie Sigdrife, a potem tego. Remis. 5 do 4 kart. Musiałbym mu dać dwie karty przewagi. A tak będę mógł rozstrzygnąć wszystko w następnej turze. I mam dwie mocne pogody. Do kontroli stołu. Remis. Idę na to. Śmierć niczym mnie nie zaskoczy. Olgierd, który wraca do łapy. Mocny ten. Geraltinio. Wtedy wrócony, kiedy on będzie miał przewagę, gra. Moim zdaniem to, co mam na łapie, aktualnie jest idealne. Jako ten mi się mocno nafutruje, jako że on... Dźwiedź. To jak? Robimy interesik? Ten mi się mocno nafutruje, jako że on wskrzesi sobie dużą liczbę tych kobiet. I z pogodami będę czekał do wskrzeszenia kobiet. Czyli teraz potem Geralcik pójdzie. Mówię. Oho, wskrzesza kobity. Dobry jesteś. Wskrzesza kobity. Tak. Myśliwe zbudował przewagę. Niech myśli. Pytanie, czy ma czyste nie? Bo ja mam Eitchnę w razie czego, więc. Teraz opłaca mi się Geraltinio, bo Geraltinio wejdzie za 13. Bo on ma dużą przewagę. Chociaż... Nie, niech trzyma tę przewagę. Geraltinia sobie zachowam. I to niech dłużej działa. Niech go dłużej bije. Bum. Kieligijski sztorm na pierwszą linię. Radź se z tym. Masz czyste niebo? Prowokujemy go do zużycia, a następnie robimy to samo. To znowu ty. Dobra, czyste niebo wrzuca. Tak jak... As I expected. Tak jak się spodziewałem. Wątpię, by miał dwa czyste nieba, jedno z uwy. Wątpię, miał trzy czyste nieba, bo jedno z uwy w pierwszej rundzie, drugie w tej. Czyli mogę wrócić... Żadnych negocjacji. Teraz oberwałeś naprawdę potężnie. Nie ma trzech tych słonecznych nieb. On wrzuca teraz coś, robi sobie przewagę, ja wrzucam Geraltinia, następnie wrzucam Mrozik na tyły. Ma przewagę, Geraltinio wchodzi na za 13. Zaraza. Dokładnie. Ja ci czyszczę twoją najważniejszą linię, w której masz najwięcej jednostek. Ty mnie bije w tym. Ciekawa rozgrywka. Ale czy on mi to wrócił na dwie pierwsze linie, bo na ostatniej linii tego nie widzę. Czy to jest znowu jakieś glitche graficzne gry? No to mnie dojebałeś. Ale mam je... Ale... Tylu czystych nieb, żeby skontrować, to wszystko mieć nie będzie. Ciekawa rozgrywka, ja mam 11 na łapie. I leję go za 4 w każdej turze.
On mnie leje za ile? On mnie leje za trzy. Teraz razem! Nie dawać im wytchnienia! Nasze tarcze są murem! Nafutrowałeś mi tę jednostkę o trzy. I pytanie, czy masz coś, czym mógłbyś mnie przebić? Dol Platana! 35, bije on mnie. 25, 35, czy ma 10 punktów? Freja jest cierpliwa, ale zniewak nie wybacza. Ma! Brawo! Dobry jesteś. Pokonał mnie. Mówię, ta gra była turbo ciekawa. A wiecie, jaka taktyka Nilfgaardem na tych? Dobra, wracamy do Nurgleta. Wracamy do Nurgla. Moi drodzy, wracamy do Nurgla. Wracamy do siewców zarazy. Wracamy do Nurgleta, moi drodzy. Nasze tarcze są murem! Nie damy im wytchnienia! Ale fajne są te okrzyki tej północy. No kiedy będę musiał zagrać na północ? Mocny był, miał mocne karty. Może miał mocne karty, bo sobie kupował beczki. A ja beczek jako... Masz serce, Uncrate. O! Znowu na północ gramy, fajnie! Takie jest jej przeznaczenie. Siódemka versus szóstka. Jedną skwefarkę. Pogodę. Mowę sobie zachowam na wypadek, gdyby mnie znowu zaskoczył jakimiś tymi niespodziankami. Ty jesteś do wrócenia na pierwszą turę. Robienia przewagi kart. Nauzykę sobie schowam. Dobra, saper jest. Pod moją taktykę lokowania. Dobra. Pytanie, czy ty idziesz w pierwszej turze jako pierwsza karta? Będę twoimi oczami, panie. Ja chcę atrapę. Chcę atrapę. Atrapa jest fajna. Jedenaście, jedenaście wygrana dla niego. Barbarzyńcy. Jak szło to zaklęcie? Raczej przegram tę grę z prostego powodu. Anjaren Nialep Krufeir. Dwie karty przewagi, trzynastka po mojej stronie. I... remis w rundzie. Jedna pogoda do wypierdzielenia. Medyk praktycznie bezużyteczny, o ile czegoś mu nie wyrzucę nurgletem na cmentarz. Zatem muszę dograć to. A następnie Nurgleta na tę linię, dokładnie. Proszę zaczekać, wasza wielmożność, nie nadążam. Dobra, no to muszę to zagrywać. Nilfgaard! Tylko co ja sobie będę rotował bez Nurgleta? Niestety tu raczej mojej karty jest bezużyteczna. Medyka rotował nie będę, tego rotował nie będę. Wygrałem chyba. Wiecie dlaczego? No chyba w tym coś dowódcę. Muszę spróbować. To jest moja jedyna nadzieja na zrobienie czegokolwiek.
tym momencie. Niestety coś, co nie... Co jest mocne, ale nie aż tak. A, już wiem, co mam do rotowania. To mam do rotowania, uff. Mogę temu ratować, zobaczmy, bym musiał poświęcić sobie dużo punktów, które wyznaczyłem na wzmocnienie. Ale mam co rotować. Okej, okay, widzę, że wróciłeś tego. Mocna karta. Nie mam ci czym jej zbić. Bo nie mam Nurgleta. Weź. A nie, mam skwefarkę! Interesujący przypadek. Mamy misariusza do skwefenia, dobra. Szkoda, że nie mam czasu. Nurglet! Mamy Nurgleta. Nurglet na ostatnią linię. Czyli gramy typowo pod osłabienie. Topolny ten Tisech chroniony za pomocą tego. Będzie go futrował. Ja mam Kondret i Petera Sargwynare, żeby mu zlać na futrowanego tego. A najpierw pozwolę mu zbudować przewagę, żeby dograć Geralta. Tylko co by sobie porotować? Mowę go powkurwie i będę rotował Nurgleta. Dyscypliny, tego wam wszystkim trzeba. I Nurgletem sobie robił tego, bo tego mi się rotować. W ramię! Obronił się przed Nurgletem. Uderzy mnie co jeden z Dejmi Medyka z Wikowara, ale to nie jest dla mnie problem, bo i tak będziemy rotowali sobie Nurgleta. Chociaż mogę sobie wzmocnić Medyka z Wikowaro tym. I to ma sens, ponieważ to jest i Geralto Igni odporny i odporny też na zwykłą powłogę, to będzie no, czyste punkty dla mnie. Bo i tak nie będę rotował sobie tego, bo on nie ma niczego na cmentarzu. Jeżeli chodzi o rotowanie, to tylko Nurglet na chwilę obecną. Ewentualnie ty, żebyś po prostu mi dodawał punkty, bo... Dobra, Już wiem, co zrotujemy, będę cię, bo on, skoro ma talię na bicie, na lanie mnie po ryju, to on będzie miał jak Nurgleta zdejmować. A tak będę sobie po prostu wysrywał czyste punkty. Dobra, na razie czekamy. Dyscypliny, tego wam wszystkim trzeba. Trzynaście, 11. Rzucił misia. Ja będę sobie rotował tę kartę. Bo innej alternatywy jak rotowanie tej karty nie widzę. On będzie to futrował, a ja sobie w ostatecznym rozrachunku na koniec, jako ostatnią kartę, wywrócę tego i go zdejmę. On sobie będzie tym nabijał przewagę, owszem, na tych dwóch funflach, ale jednego jestem w stanie mu zdjąć. Chyba, żebym zachował jedno rotowanie na sam koniec, zdjął mu dwóch. Jak plan. Dobra. Zatem najpierw dwa rotowania na tą kartę i buffujemy ją tak, żeby nie był w stanie mi... Muszę ją przerotować właśnie tym, żebym miała 6 punktów, żeby mi nie mógł jej zestrzelić. Tak łatwo. Jak szło to zaklęcie? Dobra, więc już wiem co zrobię. Igni. Znaczy, nie Igni, tylko to. Ma pazur, skoro mi to przywrócił do jednego rzędu. Dobra, więc jako to jest lekko osłabione, to jeszcze raz to przewrócę. Nie chcę go informować o liczbie moich przewróceń, więc jeszcze raz to przewrócimy sobie. Buffujemy sobie 9. Północ się ukorzy. Takie jest jej przeznaczenie. Bo tutaj mamy 3,
to by była fanfara, jakbym zrotował sobie ambasadorowy bidów od dwóch lokerów. Albo medyk, który by nic nie zrobił. Dobra. Oczywiście. Teraz to tu, to tu, to tu. Zrotowane. Bal pazurem, kumplu. Powogencja. Siedemnastkę i rotowanie i piętnastka. Nie ma sens. Bo on nie wpadnie, że ja chcę zrotować. Nordlingowie tego. Nigdy nie przestaną nas nienawidzić. Pum. Chociaż powinienem to robić pod koniec. Dobra, zrotuję. Niech sobie dziewiętnastkę jeszcze podfutruję. Mrozem. Miejmy to za sobą. Futruj sobie, futruj, kumplu. Futruj, futruj. Na topór Hemdala! Jeszcze sobie podfutruj. Do 22. Do 25 nawet sobie podfutruj. I teraz patrz, kumplu. To ja ci zrobię. Jak sobie życzysz. Nordlingowie nigdy nie przestaną nas nienawidzić. Puf! Nie będzie tu drugiego Sodem. Niestety mnie ograł. Dzięki, przyjacielu. Był za mocny. I zbyt dużą przewagę kart zbudował w pierwszej rundzie, którą zdecydowałem się głupio zremisować. Dalej Nurglet. Dalej gwałcimy Nurgleta. Slaner gwałci Nurgleta, dokładnie. Nie słynę z cierpliwości. Emchy się ukorzy. Takie jest jej przeznaczenie. Tutaj będą mogły fajne kombosy odchodzić. Przede wszystkim pierwszą rzeczą, którą wywrócę, jest to... Nurglet. Bo... Przewrócarka, jeszcze milej. Ale kurczę, muszę sobie zrobić tę kartę, która przewróca wpiegł na moją stronę, bo z tego chuja pogram, że się tak wyrażę. Dobra, to jest cel na jutro, zrobi sobie tę kartę. Tymczasem, borem, lasem, leci. Miejmy to za sobą. Czy ja mam lokera na ręce? Mam chuja nie lokera na ręce. Opłaca mi się zabrać to i wrzucić to w nadziei, że znajdę lokera na pierwszą linię. Dobra, tak zrobimy. Nie słynę z cierpliwości. Wrzucamy to i liczymy na to, że znajdzie się loker na pierwszej Szkoda, linii. Szkoda, że nie mam czasu. Nie, ale Brygada Impera równie w spoko, zwłaszcza mam dwóch wpierw. Uf, no to powalczymy o pierwszą rundę w takim razie, moi drodzy. Bo on tutaj straci. Północ się ukorzy. Takie jest jej przeznaczenie. Co rotujew? To rotujew, dobra. Kłaniam się umierzenie. A nie, zabrał to do siebie. Wiecie co ja chcę mieć? Ja chcę mieć lokera tak zwanego. A najpierw wrócę Nurgleta. Czy opłaca mi się wrócę Nurgleta, czy opię Nurgleta, wymienić sobie na jakąś inną kartę i wrócić sobie to.
tak to będą mógł sobie w kwestii dociągnąć drugiego nowicjusza z Vicovaro. Ja w nowicjusza z Vicovaro to bym porotowałbym. Dobra, liczymy na to, że dojdzie Locker, bo jak dojdzie Locker, to ja pasuję. Jak szło to zaklęcie? A mam i tak takich dwóch w deku, kolesi. Co mi się bardziej opłaca? To czy Nausicaa? I tak wywróciłem tego, więc opłaca mi się Nausicaa, bo przynajmniej będę mógł wrócić w sposób sensowny medyka. I sobie to natychmiast wyciągnąć z powrotem, tę kartę. 9 do 8, 17, 45. Pasuj, kumplu. Bo ja zaraz sobie dociągnę Lockera i będzie wpłakał. Kumplu. Będzie wpłakał. Co to robi? Na początku tury wezwił tego wędrowca na tej jednostki. Czyli ma śmieciowe karty, które się nie kombią z innymi. Interesujący przypadek. Jeżeli teraz mi dojdzie Locker, to będzie wpłakał. Tu jest najmniej fawarny wypadek. Dofed mi Locker, będzie wpłakał. Ostrzegałem. Bo jeżeli teraz nie zrobisz przewagi, powiem mi tego nie zbije w jakąś kartę do zbijania wartości, to ja pasuję. I sraj się z kart, kumplu. Sraj się z kart, życzę ci powodzenia. Ale non-stop walczy Nilfgaard na Nilfgaard. To nie jest naturalne, to nie jest zdrowe, to nie jest fajne. Podejrzewam, że ma Lockera, skoro sobie to zbuffował. Dobra. Ja pasuję. Bo i tak w następnej turze mam kontrę na to. To mu dochodzi, to sobie dowrócę i teraz musi zrobić 11 punktów jednym ruchem. Jeżeli nie chcę wywrócać dwóch kart, żeby wygrać. Mogę te zalokować to i spasować, ale ja mu to w następnej turze rozwalę. Wbiję im posłuszeństwo do głów na hajem. Nurglet wrzucony na moją linię, na linię ostatnią. Ale jeżeli chcesz mi rozpieprzyć to... To musi wywrócić jeszcze jedną kartę i żeby mi zrobić dwie karty mojego card advantage. Dobra, ostrzegałem. Robi to, na co liczyłem. Daje mi dwie karty card advantage. I czyści sobie deck z kart. Brawo, wygrałeś, mam mocną kartę na stole, brawo, gratuluję. Nie no, naprawdę gratuluję. Super ci to wyszło, kumplu. Bum, wymieniamy. Nie wiem, czy powinienem wymieniać Nurgleta? Dobra, znaczy każdą kartę zaraz nazywam Nurgletem. Widzę, że ktoś długo myślał. Więc to, co wrzucamy najpierw, to próbny Nurglet tutaj. Chcąc się zabezpieczyć, on będzie musiał wywrócić jakąś mocną kartę, którą mógłby użyć przeciwko Ciri. Co on, pofet srać? Że mu tak czas leci? Dobra, zobaczymy, czy będzie się bronił bardzo przed próbnym Nurgletem. Plom, Nurglet. Nurglet. Czy będzie mi chciał to wypieprzyć, zablokować, zrobić z tym cokolwiek nieprzyjemnego? Co będzie chciał zrobić? Czekam na swój ruch, kumplu.
Jeżeli pozwoli sobie wrócić Nurgleta, wiesz, że ja mogę mieć rotowanie. Nie znaczą już nic. Rotowanie na ręce. Mrozik na ostatnią linię. Fajnie, to jak Mrozik zejdzie mi tym do jednego, to ja mogę to sobie przywrócić. Ale moje pytanie wciąż pozostaje otwarte. No, co masz na tym, na deku? Dobra. Medyk z Picovaro. Egroto dum anima est, spes est. Proszę zaczekać, wasza wielmożność, nie nadążam. Dyscypliny, tego wam wszystkim trzeba. Broni się przed Nurgletem czy nie, kumplu? Odpowiedz mi. Jeżeli tak, to czym się broni? Sugerowałbym upuścić nieco krwi. Nie broni się przed Nurgletem, to mogę mu wrzucić Cyrillę na jego stronę. I robić mu pressing tak zwany. Szkoda, że nie mam czasu. Tego nie było w podręcznikach. Czyści w sobie deck, kumplu. Nie wiem, czy to jest sensowny pomysł. Alherzer. Wzmacnia w sobie kartę, która już jest mocna. To ma 38 punktów, a ja mam na ręce coś, co mu to rozpierdoli. I ma większość punktów na karcie, która jest kandydatką do rozjebania. Dobra. Sprawdźmy, czy ma przewrócanie. Sprawdźmy, czy nasz kolega Misiu ma przewrócarkę. Wszyscy poświęcamy się dla cesarstwa. Na łapsku i czy będzie chciał mi odwrócić Ciri, myśląc, że nie mam czym jej wywrócić z powrotem mu. Ma w przewrócarkę funflu? Tak, to ja mam dwie karty przewagi i ja w razie czego wygrywam jedną kartą. Więc także tego. Ragnarok. Jej. O mój Boziu, co ja zrobię? Ragnarok! Ragnarok mi wrzucił. O mój Boże, co ja zrobię? Ojej, muszę zastanowić, muszę pomyśleć. Muszę pokminić, jaką kartę wrzuci. Jej. On może mieć rotowanie na łapie. Więc bezpieczniej będzie wrócić sobie to. Szkoda, że nie mam czasu. Jestem pewny zwycięstwa na tyle, że wrócę sobie blokera. Tak, jestem pewny zwycięstwa na tyle. Wróciłem sobie lokera i będę buffował zlokowaną kartę. Błąd za błędem? Może. Sugerowałbym upuścić nieco krwi. Po prostu jestem tyle pewny zwycięstwa, pewnym siebie, pewnym zwycięstwa z sukim kotem, wyrobię takie wiksy. Sobie to wzmocni, nawet bicie o 3 naturę mnie kurwa nie rusza. Oczywiście, jak mistrz sobie życzy. Czyści sobie deck, jak amator. Kloir Enherzer! Ojej, o mój Boziu, co ja zrobię? Przy okazji, co ty masz na cmentarzu? Geniuszu. Jednego tego, masz trzech tych. Ragnaroka. Pomyślmy, co by tu wrócić? Co by tu wrócić? Jestem w takim wielkim kłopocie. Mógłbym sobie medyka zrotować, bo medyka to on mi zaraz rozwali. Czy zrotowanie medyka ma sens, żeby skreślić to? Bo jak nie będę miał sobie co rotować, to będzie Lipton.
sobie życzysz. Dobra, to medyka sobie na razie schowam i wrzucę to. Burak! Bum! I wzmocnię to, licząc na to, że przeciwnik nie ma tej karty, którą ja mam. On chce to wygrać w tej turze, więc będzie się spróbował z kart. A ja udaję głupiego. Udaję Greka. Mam Cyrillę na jego stronie, która mi... Jak się sobie życzysz? Które co przewrócasz? Medyk? Chce mi coś podpieprzyć, coś wypatrzył na moim cmentarzu. Sugerowałbym upuścić nieco krwi. Coś geniuszu wypatrzył na moim cmentarzu. Potrynij sobie to jeszcze, mocniej. Tak, zrób tak, zrób tak, zrób tak, zrób to, zrób to. Chyba już wiem, co będę przewrócał. Chyba już to wiem. Co będę sobie przewrócał tym? Najpierw wywróć sobie jeszcze jedną kartę. Ja sobie zachowam medyka na ostatnią turę. Wygram, przewrócając sobie tego, a teraz zagram sobie zgłupia frant Marigold. I zdejmę sobie jedną trójkę. Nie będzie tu drugiego Sodem. Ujawnij swoją ostatnią kartę, Funflu. Spasuj. Zobaczymy, co ugraw. Złocisza maf. Obiecuję, że będę grzeczny. Całkiem nieźle. O chuj, zajebał mnie. Zbyt długo zwlekałem z tym. Tego się nie spodziewałem. Kurwa, byłem pewny wygranej. Nie wiedziałem, że ostatnią kartą ma Letus Gulety. Kurwa. To było mocne. Czekam sobie, czekam, trzymam sobie, futruj sobie, futruj, futruj. Futruj sobie, kumplu. Poprzewrócam sobie. Poprzewrócam sobie tego i ci zdejmę te karty. Gówno. Jakbym miał jakieś gówno na łapie, to ja bym mu to zdjął. Ale że nie miał gówna na łapie. Ja spodziewałem się, że ostatnia karta będzie jakieś gówno i ja go rozpierdolę, jeszcze będę miał card adventy na ostatnią turę. O, ludzka naiwności. Wielkaś ty jest. Bierzemy się do roboty. Pewnie spadłem w rankedar. Jest tylko jedna kara. Pewnie spadłem w rankeder do 700 punktów, mając serię przegranych, ale musi mi się odkuć. Dobra, jeden medyk pada, jeden nurglecik jest na łapce. Dobra, tutaj jest to, dwóch nurglecików nie potrzebuję. Dwa razy nurgl jest słaby. Podwójny nurglet. Kto rzuca? Tura przeciwnika. Rzuć każdą uda, którą można zalokować. Dobra, to ja mam teraz chytry plan. Ten plan nazywa się obracanie zalet przeciwnika przeciwko niemu samemu. No to pięknie. Plan na to. Następnie oznacza medyka z Wikowaru, który wrzuca mi zlokowanego krasnoluda na moje pole bitwy. Jest skontrowane. Spasowałeś, brawo kumplu. Dwóch lokerów. Zajebiście. Tylko że dwóch lokerów mi nie jest potrzebnych, więc wymieńmy sobie to. Dobrze, to tym będziemy mogli teraz dociągać fajne karty. Ale najpierw... Gambit Królewski! Interesujący przypadek. Chcesz powąchać mojego topora?
Miałeś kiedyś połamane kolana? Mam sposób, żeby go powkurwiać. Ambasadorze Nilfgaardu. Witam. Dobra, mam sposób, żeby go powkurwiać. Jako wygra na krasnoludy, to nie... To... I... To nie... To nie... Kumplu, lubi w Nurgla na ostatniej linii? Dobra, to jest zabawna gra, moi drodzy. To co się teraz tutaj dzieje. Szkoda języka strzępić. O, jednego wyciągnął. I złap Nurgla, pana zarazy, pana i władcy zaraz felakich. Medyka... Przerzucanie medyka jest bullfitem w obecnych warunkach, więc... Wiem, co zrobię. Tego nie było w podręcznikach. Puf! I w następnej tu wyleci locker. Mam pierwszą turę wygraną, więc jeżeli się podfutrujemy... Myrkta brakę! Pan Jaren Njaleb Krufeir. Uff. Trzynastka zfutrowana. Geralto Igni, odporne, powrogo odporne. Następnie przewrócarka to, lokowanie tego, przewrócenie tym tego, zlokowanie tego. Miałeś kiedyś połamane kolana? Dwie siódemki i zużył obronę przed władcą zarazy, więc kusi mnie ta opcja, żeby go powkurwiać. Dobra, ale realizujemy plan następna tura. Niech Funfel myśli, że zużyłem sobie przewrócarkę. Nie słynę z ciekawości. Oczywiście, jak mistrz sobie życzy. Spróbuj się z kart, Funflu. Spróbuj się z kart, spróbuj. Mogą Lokera... schować, ale nie uciekną. Anjaren Njaleb Krufeir. Przegrał poprzednią tą, więc musi się spróbować. Uff. Jeszcze mnie kusi, żebym go... Tak, mój ostatni ruch będzie wkurwienie gościa. Totalne i wrócenie mu Nurgla na ostatnią linię. Albo nie, albo pasik. Z kart spróbować się to wyfu nie chcę, a karty lokowane się nie przydadzą w ostatniej turze. Wyrznąć ich co do nogi! Serio? Spróba się z kart tylko po to, żeby mi uderzyło w te? Naprawdę? Kumplu? Po co byś to zrobił? W jakim celu? W jakim celu byś mi dał tak duże card advantage? Dobra, ciebie powiedzmy wymienię na coś ciekawego. O, idealnie. Trzech szpieguniów i dwóch dowódcy kart. Jedna przewócarka. Jak bieda, to do krasnoluda! Dumelheart!
Fajnie, wrzuca dużo krasnoludów, lubię to. To ci mogę podpierdolić. To się nie opłaca. Czy mam jakichś fajnych szpieguni, których ci mogę podpierdolić? Dobra, w razie czego wskrzeszarka się opłaca, bo mam szpieguniów. Mam trzęsienie ziemi Hammelfora, mam wszystko czego potrzebuję do tego, żeby zrobić bić gwiazd pierdol. Jak szło to zaklęcie? Mam co przerzucać, włazi mi tutaj ładny nurglet, którego rzucę mu na pierwszą linię. Z ludźmi? Abetarse! Nurglet na pierwszej linii, jak ci się podoba, Funflu? Kłaniam się uniżenie. Gloir en Herzaer! Szkoda języka strzepić. O, obroniłeś się przed Nurgletem. Brawo. Brawo, Funflu. Ciebie taki dumny. Twewu carka tego. I w kolei dowrócanie kolejnych kart, bo mam... w talii fajne rzeczy, które... Tego nie było w podręcznikach. ...które jeszcze mi na pole bitwy nie wskoczyły. Skwefarka... Interesujący przypadek. Kto by tu wskwesić? Krasnota, którego walnie zatrwy? Nie, mam coś lepszego do skwefenia. Hal Herzer. I buffujemy w tym miejscu. Uff. Wszystko gra? Bafuj się, bafuj, futruj, futruj, futruj. Ile tylko zdała się futruj. Czwórkę mogę wyfutrować fajnie. To jest mniejsze ryzyko niż futrowanie szóstki. Wypadek gdybym miał zwykłą powogę. Ale jeżeli ma zwykłą powogę, to już przegrał. To już chyba przegrał. Burak! Uff. Wygrałeś tarczę. Nie wiem, co musiałbym mieć na ręce. Bombę atomową! W gaciach schowaną. Patrz, kumplu. Dzięki, przyjacielu. Całkiem nieźle. To ci się udało, winszuję. Gloir en Herzaer! Puf! 75-33. Mocno. Co otrzymujesz za wygrane? Ten pojedzie we złoto, bym sobie beczułkę otworzył. Płynie z grzybią. Znowu wracam do 900, znowu wracam do punktu wyjścia. Ojojojojojojojoj. Beczułeczkę sobie jeszcze jedną otworzył. Dobra, to myślę, że jeszcze jeden odcinek sobie dzisiaj nagram. Tak, do zobaczenia, cześć, trzymajcie się, bo nie chcę, żeby mi się materiał skrasował.